jakże trzeba uważać dojeżdżając do przejścia dla pieszych. Szczególnie tam, gdzie nie działa sygnalizacja świetlna. Na lewym pasie samochody się zatrzymują, żeby przepuścić pieszą. Na lewym tak, ale na prawym już niekoniecznie. Auto śmiga, przejeżdżając praktycznie po palcach kobiety. Kierowca domyślił się, że omija inne pojazdy, które zatrzymały się, by przepuścić pieszą. Zaczął hamować, ale było to już za późno. Przemknął przez przejście dla pieszych. Tego typu manewr kosztuje 500 zł i 10 punktów karnych. No, można też zabrać prawo jazdy. No, zobacz, jak wyprzedzają zawodowi kierowcy. No, ten zawodowy kierowca jest zwykłym baranem na drodze. Wyprzedza na skrzyżowaniu, na przejściu dla pieszych, przy podwójnej ciągłej, znaki przejścia dla pieszych, dzieci. Mariusz, tego jest tyle, że aż w głowie się nie mieści. Tyle wykroczeń popełnia. A on mimo wszystko postanowił wyprzedzać, właśnie w tym miejscu. I zapewne przewozi kilkudziesięciu pasażerów. Ręce opadają. I do końca możemy się domyśleć, czy jest to droga z pierwszeństwem przejazdu, czy równorzędne skrzyżowanie. Ale tak czy inaczej, kierowca jadący z prawej strony, dojeżdżający do tego skrzyżowania, jedzie o wiele za szybko. Powinien zachować szczególną ostrożność, a on śmiga na pełnym gazie. Tym bardziej, że jest pora wieczorowa nocna, że to jest zima, może być oblodzenie. Zresztą widać, jak autem delikatnie zarzuca. Zbyt wiele brawury w tym zachowaniu, której nie popieramy.